Mamy funkcję f określoną jako sumę szeregu potęgowego i naszym celem jest policzenie całki od 0 do 1 z naszej funkcji f. Czyli wstawiając w miejsce f definicję tego, czyli ten szereg potęgowy tutaj, chcemy obliczyć taką całkę. Otóż możemy sobie pomyśleć tak, no to jest suma, no wprawdzie nieskończona, ale być może, to znaczy tak, gdyby to była suma skończona, to jasne jest, że całka z sumy to jest suma całek, czyli gdybyśmy mieli taką sytuację, że całkujemy od jakiegoś a do b funkcję f od x plus g od x, sumę dwóch funkcji, no to wiemy, że to mogę zapisać w ten sposób, że to jest równe temu, że każdą z tych funkcji mogę sobie wycałkować, czyli no i następnie dodać do siebie te dwie całki, czyli dodać dwie liczby. Tak? Taka całka oznaczona z funkcji to są liczby. No, no o ile f i g są, spełniają odpowiednio warunki, na przykład są ciągłe. Czyli tak, czyli no, pytanie tutaj to nie jest skończona suma, tylko szereg, więc nie jest jasne, czy wolno tak zrobić. Ale zostawmy może na razie ten problem. Powiedzmy, że tak zrobimy, czyli że zamienimy kolejność tych działań, to znaczy najpierw zamiast najpierw obliczyć tę sumę, prawda, i potem wycałkować, to zrobimy odwrotnie, że obliczymy sobie całkę z każdego z tych wyrazów składowych tego szeregu, a potem wszystko dodamy. I zobaczymy, co dostaniemy. Czyli to by było taka suma od n równego 1 do nieskończoności, całek od 0 do 1. No i tu mamy n plus 1, 4 do n plus pierwszej, x do n tej. To jest nasza funkcja podcałkowa, którą sobie całkujemy od 0 do 1. No dobrze, to teraz, no oczywiście tę całkę to łatwo można wykonać, dlatego że to jest całka z funkcji potęgowej x do n tej, więc dosyć wiadomo, ile to jest. Więc tak, no n plus 1 przez 4 to jest liczba, więc mogę ją sobie tutaj wyłączyć przed znak całki. No a tu mam całkę od 0 do 1 z x do n tej. Suma. No i co? Całka z x do n tej to jest x do n plus pierwszej przez n plus 1. Czyli mam tutaj to, funkcja pierwotna, mam x do n plus pierwszej przez n plus 1 i to muszę w granicach od 1 do 0. 1, 0. No to co? To tak, to n plus 1 mogę sobie skrócić. No tutaj mam potęgę naturalną, wobec tego 1 do tej potęgi to jest na pewno 1, a 0 to jest na pewno 0, czyli tutaj wszystkie te całki od n, niezależnie od tego, jakie jest n, dadzą mi 1. Wobec tego zostaje sumą od n równego 1 do nieskończoności 1 przez 4 do n plus pierwszej, czyli mam do czynienia z szeregiem geometrycznym, co wyraz pierwszy jest dla n równego 1, mam 1 szesnasta, potem jest 1 przez 16 razy 4 i tak dalej. Czyli mam szereg geometryczny o pierwszym wyrazie 1 szesnasta, a iloraz 4, tak? Czyli a plus a q plus a q kwadrat plus i tak dalej. To wiemy, że taka suma takiego szeregu jest a przez 1 minus q, no o ile moduł q jest mniejszy od 1. No to tak jest tutaj, prawda? Iloraz jest 1 czwarta. Czyli suma jest 1 szesnasta podzielone przez 1 minus 1 czwarta. Zatem 1 szesnasta podzielona przez 3 czwarte, czyli 1 szesnasta razy 4 trzecie, czyli 1 dwunasta. No dobrze, to otrzymaliśmy, że ta całka z naszej funkcji f w przedziale 0, 1 wyszła nam 1 dwunasta, o ile, prawda, o ile można tutaj wykonać tę operację. No i okazuje się, że szeregi potęgowe są bardzo, bardzo przyjemne i dla szeregów potęgowych w szczególności wewnątrz przedziału zbieżności można taką operację wykonać, czyli ma miejsce następujący fakt. Wewnątrz przedziału zbieżności szereg potęgowy można całkować wyraz po wyrazie. No i tutaj uściślam, co to znaczy. To znaczy tak, no mam szereg potęgowy w takiej ogólnej postaci,
i mam jego promień zbieżności. Wiem, że zawsze taki szereg jest zbieżny. Powiedzmy o środku w zerze, żeby już nie komplikować. No i wiem, że on jest zbieżny zawsze w otwartym przedziale minus RR. No co się dzieje w tych krańcach, to zależy konkretnie już od szeregu. I teraz mam jakiś przedział, który jest zawarty wewnątrz tego przedziału zbieżności, czyli mam przedział AB, który jest zawarty od minus RR, prawda? Tu jest domknięty, zawarty w otwartym. Wtedy taki szereg można całkować wyraz po wyrazie, to znaczy całka od A do B z tej naszej funkcji, czyli całka z tego szeregu, właśnie mogę zamienić symbol sumy z całkowaniem i scałkować każdy wyraz oddzielnie. No i każdy wyraz to się dosyć łatwo całkuje, prawda, bo to jest całka z x do n, czyli mam cn przez n plus 1, b do n plus pierwszej minus a do n plus pierwszej i mam gwarancję, że to jest konkretne, że te szeregi liczbowe są zbieżne, że ten szereg liczbowy jest zbieżny, no i to jest właśnie ta całka z naszej funkcji f. Wobec tego jedyne, co musimy tutaj sprawdzić, to czy jesteśmy wewnątrz obszaru zbieżności, prawda? Czy przedział 0,1 jest wewnątrz obszaru zbieżności naszego szeregu. No to jak ten obszar? No na przykład przez, można tutaj kryterium D'Alemberta zastosować, czyli policzmy sobie tutaj, czyli moduł an plus 1 przez an liczymy, czyli tak, czyli n plus 2, x do n plus pierwszej podzielone przez 4 do n plus drugiej. No i to musimy podzielić przez wyraz n, czyli pomnożyć przez odwrotność, czyli będę miał n plus 1, x do n, 4 do n plus pierwszej moduł. No to widzę, że co, że tu mi się skraca x do n plus pierwszej, tu się skraca 4 do n plus pierwszej, zostaje mi tak n plus 1, przepraszam, n plus 2, n plus 2 przez n plus 1 razy x przez 4, prawda? No i ja wiem, że to przy n dążącym do nieskończoności dąży mi do moduł x przez 4. Wobec tego, jeżeli moduł x przez 4 jest mniejszy od 1, to mam gwarancję, że ten szereg jest zbieżny, czyli moduł x mniejszy od 4. Zatem mam przedział minus 4, 4 to jest przedział zbieżności tego szeregu. No co się dzieje na krańcach, to już nie będziemy tego sprawdzać, dlatego że i my całkujemy od 0 do 1, prawda? I teraz przedział 0, 1 jest tutaj. Czyli jesteśmy wewnątrz obszaru zbieżności, wobec tego taki szereg potęgowy możemy całkować wyraz po wyrazie, czyli rzeczywiście ta całka to jest 1/12.